Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy ten święty czas rekolekcji wielkopostnych, rekolekcji parafialnych, które tak jak cały ten czas Wielkiego Postu mają przygotować nasze serca, wzmocnić nasze serca i nas samych na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post nie jest celem samym w sobie. W Wielkim Poście nie chodzi o to, żeby się umartwić, żeby się osłabić, żeby zobaczyć, jak jesteśmy słabi, jak jesteśmy niemocni, jak sobie nie radzimy. Ale Wielki Post jest po to, żeby odkryć w nas tęsknotę za Chrystusem, który powstaje z martwych, żebyśmy w ten poranek wielkanocny mogli ucieszyć się z tego, że Jezus rzeczywiście pokonał śmierć i że nam daje życie. I tak naprawdę te święta wielkanocne, które już tak naprawdę za kilka tygodni przed nami, one w dużej mierze będą tak wyglądały, jak będzie wyglądał nasz Wielki Post. I często być może tak być w naszym życiu, że my przeżywamy te święta i Bożego Narodzenia, i wielkanocne, na zasadzie święta, święta i po święta. Nie? Dlatego, że ten post, taki post, post i po poście, że nic w tym poście się tak naprawdę nie dzieje. Że kolejny post, no i cóż ten post może zmienić? Już tyle postów za mną, tyle przeżywałem, nic się wielkiego nie wydarzyło. No nagle ten post ma coś zmienić. Tak samo możemy myśleć i o rekolekcjach, które rozpoczynamy. Po co tyle te rekolekcji? Po co w Adwencie, w Wielkim Poście? Nie wystarczyłoby raz na kilkanaście lat. A jednak Kościół ma tą praktykę, żeby właśnie szczególnie w takich okresach adwentowym, wielkopostnym, żebyśmy mogli się razem zbierać na wspólnej modlitwie, na wspólnym słuchaniu Bożego Słowa i żebyśmy chcieli wyzwalać w swoich sercach to pragnienie nawrócenia, powrotu do Pana Boga, żeby uwrażliwić swoje serce na słuchanie, na też spotkanie z Panem Bogiem, który przychodzi do nas w swoim Słowie, Słowie, które rzuca światło, tak jak dzisiaj nam mówi Paweł w liście do Tymoteusza, rzuca światło na nasze życie, na naszą nieśmiertelność przez Ewangelię. Żeby umieć rozumieć swoje życie, rozumieć, dlaczego to życie jest takie, a nie inne. Żeby umieć rozumieć to, ten świat, w którym żyję. Żeby umieć też szukać odpowiedzi na temat nurtujących mnie pytań i różnych też trudności, dlaczego tak to się wydarza. Różnych takich i też wojen, które nie tylko toczą się tuż za naszą granicą na Ukrainie, ale też wojen, które toczą się w naszych rodzinach, w naszych sercach osobistych. Potrzebujemy tego światła, Bożego Słowa.
Bez tego światła Bożego Słowa trochę chodzimy tacy otumanieni, tacy we mgle, nie wiedząc, szukając wszędzie różnych odpowiedzi u różnych dzisiejszych współczesnych specjalistów. Ale wiemy, że nikt nam takiej odpowiedzi nie da od tego, kto nas najbardziej na świecie zna. Kto nas zna bardziej niż my sami. I komu najbardziej zależy na naszym szczęściu, na naszym zbawieniu. A to jest Bóg. Dlatego potrzebujemy tej rekolekcji, żeby to odkrywać. Żeby uwrażliwiać też słuch. Słuch też swojego serca. Bo my popatrzcie, oprócz tego, że w ciągu naszego życia wypowiadamy mnóstwo słów. Mnóstwo słów pada. Mnóstwo słów czytamy. I mnóstwo tych słów słuchamy wszędzie. Nie? Człowiek jest nieraz tak, że wstajemy, nie zdążymy otworzyć oczu, a już włączamy jakieś radyjko, już internet, już telewizja i ciągle nam coś tam terkocze. Nie? Cały czas coś nam gada. Nie? Cały czas gada. Nawet już nie słuchamy, wsiadamy w samochód, idziemy do pracy i musimy włączyć. Nie? Boimy się czasem tej ciszy. Nie? W kościele też tych dużo słów pada. Nie? Dużo i dużo i dużo. I my dużo rzeczy słuchamy. Ale w życiu, też szczególnie w tym życiu duchowym, nie chodzi tyle, ile ja w życiu słucham, ale ile jestem w stanie, albo ile chcę usłyszeć. Bo to dzisiejsze słowo nam mówi właśnie o takim bardzo ważnym elemencie naszego życia duchowego, że tak to nazwę, jakim jest słuch serca. Żeby umieć usłyszeć to, co w życiu jest najważniejsze. Żeby wreszcie usłyszeć to, co Bóg do mnie mówi i do czego mnie wzywa. Przykładem dzisiaj jest chociażby Abram, który w swoim życiu słyszał wiele rzeczy, ale na szczęście usłyszał najważniejszy głos. Głos, który wyciągnął go z tej jego codzienności. Spotykamy dzisiaj Abrama, który ma 75 lat. To nie jest młodzieniaszek, który stoi przed wyborem drogi życiowej, pójść na studia, na medycynę do Wrocławia, czy na ekonomię do Poznania. Czy założyć rodzinę, czy może zostać księdzem. To jest człowiek, który ma żonę Sarę, który jest już takim bardzo dojrzałym, takim leciwym, poczciwym dziadkiem, który mógłby już czekać na śmierć. Mógłby już wejść w taki poziom swojego życia, który możemy nazwać wegetacją. Nie? I tylko oczekiwania, już nic w życiu mi nie wyjdzie, już na nic więcej nie czekam. Cóż może mnie zaskoczyć? Ale właśnie w tym podeszłym wieku, w tej swojej starości usłyszał największy głos. On potrzebował czekania 75 lat, nasłuchiwania, żeby usłyszeć najważniejszy głos, jakim jest głos Boga. Wstań i wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twojego ojca do kraju, który ci ukaże. Dzisiaj chcemy prosić Pana Boga, żebyśmy mieli też taki słuch. Żebyśmy mieli takie wrażliwe serce, w którym pośród tych tysięcy słów, które każdego dnia padają, potrafili uchwycić najważniejsze słowo. Słowo, które Pan Bóg mi mówi. Czasem to jest właśnie jedyne słowo, które Pan Bóg chce mi powiedzieć. Wyjdź, zostaw to, co masz. Patrzymy na Abrahama, który oprócz tego, że jest już takim poczciwym dziadkiem, to jak widzimy przez też jego historię, historię wyjścia z tej krainy, gdzie Pan Bóg mu rozkazuje, zaprasza go, żeby poszedł. To jest człowiek bardzo bogaty, ustawiony. Pewnie na wszystko było go stać w ówczesnym świecie, w ówczesnych możliwościach. Miał wszystko, czego chciał, ale miał pustkę. Bo nie miał jednej rzeczy. Właściwie nie jednej rzeczy, ale osoby. Wiemy, że Abram i Sara nie mieli dziecka. To była ta pustka. I też, czyli to życie jego było takie bezowocne. Moglibyśmy powiedzieć, że ten czas był czasem tylko dla nich. Oni żyli tylko dla siebie. Nie było tam owoców jego życia, ich życia. I nasze życie, popatrzcie, my też żyjemy naprawdę w pięknych czasach. Nie dramatyzujmy. Nie żyjemy w jakichś złych, żyjemy naprawdę w dobrych czasach. W czasach błogosławionych, w których Pan Bóg nam dał żyć, w których Pan Bóg nas postawił. Każdy czas jest dobry, jest piękny. Tak samo jak każdy wiek. Nie? Jest piękny, jest Boży, jest błogosławieństwem od Pana Boga. Żyjemy w takich czasach mnóstwa możliwości. Niesamowitych rozwojów ekonomicznych, gospodarczych, medycznych. Dzisiaj świat jest na wyciągnięcie ręki. Popatrzcie.
Tak naprawdę wszystko, czego byśmy chcieli, czego potrzebujemy, na co nam przyjdzie nawet na zachciankę jakąkolwiek. Chcę coś zjeść, chcę sobie coś kupić, mogę pójść do pobliskiego sklepu, pojechać do pobliskiego miasta i sobie to kupić, a jeżeli tam nie znajdę, to mogę otworzyć komputer, swój telefon, wejść na sklep internetowy i za kilka dni w paczkomacie ta rzecz na mnie będzie czekała. Mam zachciankę dzisiaj zwiedzić świat, to mogę jutro pojechać do Tajlandii, a na drugi dzień do Meksyku. Czasem nawet ta podróż w odległe kraje, która dawniej, jeszcze nawet kilka dobrych lat temu była trudna, bo prawie że niemożliwa, dzisiaj jest bardziej szybsza, nie? I na wyciągnięcie ręki niż podróż nawet po Polsce gdzieś na drugi koniec. Że szybciej możemy dolecieć do Stanów Zjednoczonych, czy dojechać pociągiem do Przemyśla, czy Białegostoku od was. Świat jest jak globalna wioska. Mamy wszystko. Jesteśmy w stanie wiele rzeczy udoskonalić. A z drugiej strony doświadczamy, że ten współczesny człowiek, a więc my, mając tyle możliwości, mając możliwości nawet bycia w internecie, że dzisiaj współczesny, szczególnie też młody człowiek, istniejący w tych mediach społecznościowych, mając czasem setki, tysiące różnych znajomych, obserwatorów, staje się człowiekiem niesamowicie samotnym, zagubionym. Patrzymy na ludzi, którzy rzeczywiście może są usytuowani, budowali się sobie takie bardzo konkretne życiowe pałace, posiadający wielkie samochody, najnowsze telefony, posiadający nie jedno konto, ale kilka kont. Są niesamowicie samotnymi ludźmi. Co już słyszymy, że jakiś miliarder, jakaś gwiazda współczesnej kultury, muzyki, aktorstwa odbiera sobie życie. Ten świat, ten człowiek współczesny, to co nas charakteryzuje, to oprócz tych niesamowitych możliwości, to też niesamowitą pustkę w sercu. Bo tak jak to już odkrył Abraham, a potem odkrył to 700 lat temu żyjący święty Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. Że ten współczesny świat nie jest w stanie mnie nakarmić, choć próbuje mnie nasycić. Ja próbuję się najeść tym wszystkim, co mi daje, co mi ofiaruje współczesny świat. To ten świat mnie nie nakarmi. Ten świat jeszcze bardziej pobudzi we mnie pustkę. I tylko Bóg ze swoim słowem, ze swoją obecnością, który chce przyjść do mojego serca, jest w stanie wypełnić moją codzienność. Dlatego czego uczy nas to dzisiejsze słowo, to czego uczy nas Abraham, to jest to, żebyśmy słuchając Bożego Słowa, pragnąc usłyszeć Jego Słowo, pragnęli też uwierzyć temu Słowu. Bo też doskonale to odkrywamy, że dzisiaj nie wystarczy wierzyć w Pana Boga. Naprawdę. Diabeł też wierzy w Pana Boga. Nie wiem, czy wiecie. Diabeł też wierzy w Pana Boga i drży. Boi się Pana Boga. Nie wystarczy wierzyć w Pana Boga i bać się Pana Boga. Ale to, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, to wierzyć Panu Bogu. Zaufać Jego Słowu. Zaufać Panu Bogu, że jeśli mówi, zostaw to, co masz. To ja chcę pójść, bo dla mnie najważniejsze jest to, co Pan Bóg dla mnie mówi. Bo Pan Bóg dla mnie chce naprawdę szczęścia. Bo Pan Bóg naprawdę chce wypełnić moje serce do pełna. Pan Bóg nie chce mojej pustki, mojego bezsensu. Potrzebujemy takiego słuchu, który mieli też dzisiaj apostołowie, kiedy Jezus do nich mówi, chodźmy na górę Tabor. Takiego słuchu, który nas wyprowadza na takie doświadczenia też wiary, spotkania z Panem Bogiem, których bardzo potrzebujemy. W których możemy, tak jak Piotr, wykrzyczeć, zbudujmy tu namioty, zostańmy tutaj. Nie? Mam nadzieję, że jesteśmy tutaj, dlatego że mamy takie doświadczenie. Co za smutne chrześcijaństwo bez doświadczeń Bożej obecności, żywego Boga. Co za smutne chrześcijaństwo musi być, kiedy nie mamy takich doświadczeń Taboru. Mam nadzieję, że chociaż raz w życiu ktoś tutaj przeżył taką Eucharystię, gdzie gdzieś w głębi modląc się, słuchając Bożego Słowa, przyjmując Jezusa do swojego serca, mówił, niech ta chwila będzie jak najdłużej, że poczuły się rzeczywiście jak w niebie.
takich momentów doświadczeń, rekolekcji, takich momentów doświadczeń sakramentu pokuty i pojednania, takiej modlitwy, takiego trzymania w rękach różańca, gdzie wiedziałeś, że nie możesz puścić tego różańca, bo to dla ciebie jest ostateczny jakiś taki sternik i mur, który cię obrania, który cię broni. Takich momentów, kiedy rzeczywiście otwierałeś Pismo Święte i czułeś się, że i doświadczałeś tego, że rzeczywiście Bóg mówi do twojego serca, serca do serca. Inaczej, kiedy nie mamy takich doświadczeń, to smutne jest to moje chrześcijaństwo. Potrzebujemy takich gór Tabor w naszym życiu. Święty Jan Paweł II kiedyś powiedział, żeby umieć żyć w dolinach naszej codzienności, potrzebujemy wychodzić w góry. Potrzebujemy wychodzić na górę Tabor. I żeby umieć żyć codzienności, żeby umieć żyć od poniedziałku do soboty, potrzebujemy niedzielnej Eucharystii. Żeby być wiernym w małżeństwie, żeby być uczciwym mężem, żoną, dzieckiem, rodzicem, pracownikiem, pracodawcą. Żeby nie oszukiwać, żeby nie kręcić w życiu, żeby nie kłamać, żeby być wiernym. Potrzebujemy tej góry Tabor, jaką jest Eucharystia. Potrzebujemy tego wszystkiego. Ale wreszcie odkrywamy, że potrzebujemy tego nie tylko dla siebie, ale potrzebujemy tych doświadczeń, jakich miał Abraham, jakich doświadczali apostołowie Piotr, Jakub i Jan, dlatego, żeby umieć zejść z góry Tabor do innych ludzi. Bo nasza wiara, nasze doświadczenie Pana Boga, nasze nasłuchiwanie Bożego Słowa nie jest wyłącznie dla nas. Wiara ma wtedy tylko sens, kiedy zaczynam się nią dzielić. I może czasem mamy też takie doświadczenie, że nie doświadczam Pana Boga. Że ta wiara jest taka oschła. Że czuję się jak w jakimś ciemnym pokoju. Dlatego, że nie dzielę się nią. Dlatego, że ją zostawiam dla siebie. Że żyję w tą wiarą tylko dla siebie. Wiara, jak to ktoś kiedyś powiedział, mnoży się wtedy, kiedy zaczynam się nią dzielić. Im więcej się zaczynam dzielić wiarą, moim doświadczeniem Panem Bogiem, mówieniem innym o moim doświadczeniu Pana Boga, tym ta wiara się pomnaża w moim sercu. Inaczej ona jest oschła, taka bezowocna, użyłbym nawet takiego bardzo odważnego słowa, bezpłodna. Bezpłodna. Wiarą, którą się nie dzielę. Pamiętam taką historię z mojej miejscowości, z której pochodzę, historię pewnego mężczyzny, który kiedy poszedł na emeryturę, to te wszystkie pieniądze, ten cały swój majątek, który odkładał, zamarzył sobie, że za te wszystkie pieniądze kupi sobie samochód, o którym marzył całe życie. Ekstra super samochód. Ale tak bardzo był zapatrzony w ten samochód i ucieszony, że ma ten samochód, że przejechał tym samochodem od salonu do garażu i przez całe życie nigdy tym samochodem nie wyjechał z garażu. Bo się bał, że jak wyjedzie, to ktoś może będzie jakaś stłuczka, to ktoś go obrysuje, może ktoś mu ukradnie ten samochód. Po co taki samochód, którym się nie jeździ? Nieraz kupujemy sobie, nieraz takie historie słyszałem, że ktoś kupił sobie jakąś drogocenną biżuterię, nie? Których nie chodzi, bo się boi pokazać. Nieraz ktoś idzie kupić sobie jakąś super sukienkę, nie wiem, jakieś fajne buty, nie? Ale nie chodzi, bo się wstydzi. To po co takie rzeczy, których się nie używa? Więc przez porównanie chciałbym powiedzieć, po co taka wiara, którą się nie dzielę, która nie owocuje. Ale ta wiara, którą mam się dzielić, nie polega na tym, że ja mam mówić tylko i wyłącznie kazania. Wrócicie do swoich domów. Być może macie takie doświadczenia, że wielu z waszych domów, waszych rodzin, bliskich, nie chodzi oddana do kościoła, nie uczęszcza do sakramentów. Nie przyciągajcie ich do kościoła. Nie ciągajcie ich za kołnierz, za uszy do kościoła. Ale tak żyjcie. Tak dzielcie się tym doświadczeniem Eucharystii w swoim życiu. Żeby ludzie patrząc na was, to co powiedział kiedyś dzisiaj w świętej pamięci ojciec Jan Góra, założyciel spotkań nad Jeziorem Lednickim, żyjcie tak, żeby ludzie pytali się Pana Boga. Bo mówić kazania, kochani, to naprawdę to nie jest sztuka. Ale żyć tak, żeby ludzie patrząc na moje życie, na moje wybory, na moje decyzje, tak jak funkcjonuje, zaczęli się pytać, co w tobie jest? Czym ty żyjesz? Czym ty się karmisz? To jest dzielenie się swoją wiarą.
To jest to właściwe świadectwo. I teraz, kochani, takie światło też na nasze rekolekcje, na to słuchanie i bycie świadkiem. Życie abrahamowe możemy porównać do dwóch zwierząt. Do dwóch zwierząt, którymi pozwoliłem sobie też nazwać te rekolekcje. Na początku życie Abrahama było podobne do muła. Muł to jest takie zwierzę robotnicze, powstające z krzyżówki konia i osła. To jest zwierzę robocze, które pomaga, oczywiście jest silne, ale jest bardzo powolne, więcej zje niż zrobi. To jest taki, ciągle by tylko jadł, taki muł i spał. Jak się go zaciągnie do roboty, to będzie posłuszny. To będzie wierny. To jest takie nasze życie religijne w pewnym momencie, że ja mogę być posłuszny Panu Bogu. Wchodzę do kościoła, żyję przykazaniami, ale wiemy też z biologii i z natury, że muły nie przekazują życia. Maksymalnie 5% tego gatunku jest w stanie się rozmnażać. Generalnie gatunek muła jest nierozmnażalny. I czy takie życie bezowocne, posłuszne, ale bezowocne. To jest też takie światło, które Pan Bóg też chce nam zadawać, nasze życie takie religijne, że Pan Bóg nie pyta się nas, czy ja jestem w kościele. Bo to jest rzecz najbardziej oczywista, oczywista oczywistość. Ale pytanie, którym każdy z nas powinien usłyszeć od Pana Boga, to jest ile osób słyszy o mnie właśnie Panu Bogu. Mija już 11 dni Wielkiego Postu. W tym poście to nie jest pytanie, czy ja się umartwiam, czy ja w piątek zjadłem tą parówkę, czy nie zjadłem tej parówki, czy byłem na gorzkich żalach, czy na drodze krzyżowej. Tylko jest pytanie, ilu osobom ja przez te 11 dni powiedziałem o Panu Bogu? Ile osób spotykając się ze mną doświadczyło tego, że jestem chrześcijaninem, że ja żyję Bożym Słowem? To jest to pytanie, kochani. O to chodzi w chrześcijaństwie. Abraham to zrozumiał, dlatego jego życie potem przekształciło się trochę na wzór innego zwierzęcia. Zwierzęcia, które jest niepokorne, ale jest wytrwałe, uparte w swoim byciu. To jest osioł. Pan Bóg lubi ludzi niepokornych. Pan Bóg lubi ludzi upartych, którzy mają jasny cel i będą walczyć. Nie będą takimi mułami, które tylko wegetują. Jak się ich zagoni do roboty, to będą robić. Ale nie mają żadnej wytrwałości, żadnego jakiejś wizji na swoje życie. Mówi się czasem, że ktoś jest głupi jak osioł. Ale powiem wam, że to jest taka dobra cecha. Dlaczego? Bo Pan Bóg bardzo lubi osłów. Lubi być porównanym do osła. A bierze się to z tego, że w pierwszych wiekach, kiedy ludzie obcy chrześcijaństwu, ludzie poganie, niewierzący chcieli przedstawiać Jezusa, żeby go ośmieszyć, to rysowali wizerunki człowieka wiszącego na krzyżu, ale nie z twarzą człowieka, tylko właśnie z twarzą osła. Bo chcieli pokazać, że trzeba być osłem, żeby umrzeć za człowieka. Trzeba być osłem, żeby umrzeć za nieprzyjaciół. Ale Pan Bóg nie boi się być osłem. Nie boi się ośmieszyć. Nie boi się być głupim w oczach człowieka po to, żeby człowieka ocalić, żeby człowieka zbawić. I te rekolekcje chciałbym, żeby były takim czasem, kiedy będziemy chcieli się uczyć jako chrześcijanie od Bożego Słowa, jak być osłami, jak być Bożymi osłami, którzy będą szli za Panem Bogiem, którzy będą uparci w tym poszukiwaniu Pana Boga, którzy może będą śmieszni w oczach tego świata, ale będą mieli to doświadczenie, że nie wiedzą, co robią, wiedzą, dla kogo żyją, dla kogo ich serce bije. Kochani, zapraszam was na te rekolekcje. Zapraszam was, żebyśmy wzięli też, tak jak święty Paweł mówi, udział w tych trudach i przeciwnościach, żebyśmy zawalczyli o ten czas na rekolekcje. Proszę was również o modlitwę w swojej intencji, w intencji całej parafii. Prosząc dla nas o nawrócenie, żebyśmy nasłuchiwali tego Bożego Słowa. Proszę was również, żebyście ofiarowali i swoje dobre uczynki, ale też i trudy, cierpienia w intencji tych rekolekcji. Kochani, pozdrówcie od nas tutaj też księży, waszych chorych, którzy zostali w waszych domach, którzy może są też, leżą w tych krzyżach swojej choroby. Proszę, pozdrówcie ich też, ale poproście, żeby to swoje cierpienie, chociaż przez te 3 dni,
ofiarowali w intencji rekolekcji, w intencji nawrócenia naszej wspólnoty parafialnej. Kochani, wyzywajmy Ducha Świętego, prośmy naszych świętych patronów, aniołów stróżów, żeby strzegli naszych serc i żeby wypraszali nam łaskę wiary, łaskę gorliwości i wytrwałości w drodze do Pana Boga. Amen.